Oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, prezentującemu ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie mają miejsce w Polsce oraz innych krajach. Dzień dobry Państwu, witam. Europejska Ligowa Piłka Nożna zakończyła rozgrywki. Rozegrano dwa wielkie finały. W Gdańsku w finale rozgrywek Ligi Europejskiej spotkały się zespoły odpowiedniki Dawida i Goliata. Dawidem był mały hiszpański klub Villarreal, a Goliatem wielki Manchester United. Po remisie i dogrywce o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, które pewniej egzekwowali Hiszpanie. W finale Pucharu Mistrzów, rozegranym w portugalskim Porto, zmierzyły się Manchester City z londyńskim Chelsea. Dość niespodziewanie zespół z Londynu pokonał w finale popularnych Citizens 1-0. Po spotkaniu dziennikarze i kibice podkreślili znakomitą defensywę Chelsea, a także zwrócili uwagę na dwie osoby – trenera Tomasa Tuchela za sukces zespołu oraz defensywnego pomocnika N'Golo Kante, który został wybrany najlepszym piłkarzem tego finału. Polska reprezentacja rozpoczęła zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy. Zawodnicy zameldowali się w podpoznańskiej Opalenicy. Pierwszy tydzień był traktowany ulgowo, gdyż spora liczba zawodników przyjechała z drobnymi urazami. Poza intensywnym leczeniem i terapią są prowadzone oczywiście typowe piłkarskie zajęcia. Jak na razie z obozu polskich piłkarzy powiewa optymizmem. Lekko atletyka. Królowa sportu błyszczy. W Chorzowie rozegrano drużynowe Mistrzostwa Europy. Już w sobotę Polacy pokazali się z bardzo dobrej strony, mimo że z wielu różnych powodów zabrakło na starcie aż 8 międzynarodowych polskich gwiazd. Przy chłodnej pogodzie reprezentacja zajmowała na półmetku drugie miejsce. Za to niedziela była piękna dla polskich lekkoatletów w Chorzowie. Po niezwykle zaciętej rywalizacji do ostatniej konkurencji reprezentacja Polski sięgnęła po złoty medal tych niezwykle popularnych zawodów. To już drugie z rzędu zwycięstwo. Nie dość tego, również w niedzielne południe European Athletics poinformowało, że Stadion Śląski będzie w 2028 roku gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. To wielki sukces polskich władz. I tu, z tej strony oceanu, chciałbym pogratulować mojemu koledze po fachu, doktorowi Henrykowi Olszewskiemu, niezwykłej skuteczności w prezesowaniu Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki. Siatkówka. W miejscowości Rimini we Włoszech ruszyła tegoroczna siatkarska Liga Narodów. Rozgrywki, które trwają od 28 maja do 23 czerwca, są głównym sprawdzianem biało-czerwonych przed igrzyskami w Tokio. W pierwszym meczu reprezentacja Polski wygrała z Włochami 3-0. W drugim odniosła efektowne zwycięstwo nad Serbią 3-1. W tym meczu szczególnie imponowały serwisy Wilfredo Leona, który ustanowił rekord świata w skuteczności zagrywek. W trzecim meczu kadra B uległa Słowenii, ale był to chyba taktyczny wybór trenera, który oszczędzał podstawowych zawodników. Polacy, czyli aktualni mistrzowie świata, będą bardzo zajęci. W ciągu niespełna miesiąca spotkają się też m.in. z USA, Rosją, Holandią, Brazylią, Niemcami, Iranem i Francją. Jeśli znajdą się w najlepszej czwórce, czeka ich jeszcze półfinał i mecz o medal 26 i 27 czerwca. Turniej Ligi Narodów Kobiet również odbywa się w Rimini. Liga Narodów dla żadnej z rywalizujących w niej drużyn nie jest docelową imprezą w tegorocznym sezonie. Dla jednych najważniejsze są Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a dla tych, które tak jak Polki nie zakwalifikowały się do japońskiego turnieju, Liga Narodów stanowi przygotowanie do Mistrzostw Europy. Te z kolei odbędą się na przełomie sierpnia i września. W pierwszych trzech spotkaniach pierwszej rundy reprezentacja Polski wygrała swój pierwszy mecz z Włochami, lecz później niestety przegrała z Serbią i z Turcją. Właśnie zaczął się kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy – Roland Garros w Paryżu. Chyba nikomu nie muszę przypominać, kto wygrał ten ostatni, rozegrany zaledwie 8 miesięcy temu. Niespodziewana polska gwiazda Iga Świątek dołączyła do króla kortów ziemnych Rafaela Nadala i spełniła swoje dziecięce marzenie. Nie dość, że ze swoim idolem zaprzyjaźniła się, to tuż przed rozpoczęciem tego turnieju przeprowadziła z nim wspólny trening. Rzadkość. Ale nie to narobiło najwięcej szumu. Okazało się, jak zwykle,
że więcej prasy ma kolejna taka na pograniczu skandalu sytuacja. Otóż Naomi Osaka w specjalnym oświadczeniu poinformowała przed turniejem, że nie będzie brała udziału w konferencjach prasowych w Paryżu. Doskonale wie, że zostanie za to ukarana finansowo, ale grzywny chce przeznaczyć na organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym, co nie jest w jej gestii. Tenisiści mają obowiązek uczestniczyć w pomeczowych konferencjach prasowych, inaczej płacą kary. Wszyscy. Japonka chce zwrócić uwagę na to, jak zawodnicy traktowani są przez media. Decyzja Osaki wywołała lawinę komentarzy. Zapytana o nią Iga Świątek powiedziała: osobiście uważam, że to jest część naszej pracy. Oczywiście rozmowa z mediami po porażce nie jest najprzyjemniejszą rzeczą. Uważam, że media są również bardzo ważne, ponieważ dają nam platformę do rozmów o naszym życiu i naszej perspektywie. Kartka z kalendarza. Właśnie przypada kolejna rocznica tragicznej śmierci jednego z najwybitniejszych sportowców stulecia, Janusza Kusocińskiego. Zginął rozstrzelany przez Niemców w Palmirach. Z tej okazji prezentuję jego bieg po olimpijskie złoto w Los Angeles w 1932 roku. Kusy, mimo że z silnego finiszu nigdy nie słynął, nagle czuje w sobie przypływ nieoczekiwanej, wyśnionej po prostu energii. Wychodzi na czoło i mimo strasznego bólu odparzonych nóg pędzi do przodu samotnie, zostawiając Fina coraz to dalej za sobą. Już ludzie krzyczą, już widać taśmy i oto nogi odmawiają posłuszeństwa. Każdy krok to męka, a Izoholo się zbliża, odrabia metr po metrze, ale mu wreszcie zabrakło tych metrów 8. Polak kulejąc i zataczając się z bólu przerywa taśmę, zwyciężając w czasie nowego olimpijskiego rekordu. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Dziękuję i do zobaczenia.